Minęło kilka miesięcy od referendum. Jak dziś z perspektywy czasu ocenia pan swoją prezydenturę? No trudno w krótkiej wypowiedzi podsumować 6 lat pracy dla Bytomia. Myślę, że najcenniejsza jest opinia samych Bytomian. I wprawdzie ktoś może powiedzieć, no tak, ta opinia została wydarzona w referendum, ale pamiętajmy o tym, że to tylko jednostkowy akt, a tak na co dzień na ulicach Bytomia spotykam dziesiątki osób, które pozytywnie oceniają to, co zaszło w Bytomiu w przeciągu ostatnich 6 lat. Dziękują za te zmiany, które udało się przeprowadzić. A gdy przejdziemy do liczb i do tego, że udało się w ciągu 6 lat Bytomiu zainwestować 590 milionów złotych, no to to robi wrażenie, tak? I można by rzec, że no, gdzie to jest, tylko pamiętajmy o tym, że to były przede wszystkim duże inwestycje infrastrukturalne, które były niezbędne do przeprowadzenia w tym mieście po to, żeby nadrobić te zaległości wobec innych miast, to co było potrzebne do dalszych zmian, dalszego rozwoju naszego miasta. A błędy? Uważa pan, że popełnił pan jakieś błędy? No tylko ten, kto nic nie robi, nie popełnia błędów. Także na pewno jakieś błędy człowiek popełnia, bo to jest wpisane w działalność, zwłaszcza publiczną. Ale jeżeli by mnie ktoś zapytał, czy, nie wiem, zrezygnowałbym z pewnych decyzji, z pewnych działań, to odpowiem krótko, nie. Każda z tych decyzji była potrzebna dla miasta, dla jego mieszkańców, mimo że były to niektóre decyzje bardzo trudne, no i nie ukrywam, że dla mieszkańców co najmniej kontrowersyjne. Czyli nie ma takich decyzji, które dzisiaj z perspektywy czasu cofnąłby pan? Nie, nie, nie ma takich decyzji i uważam, że każdy, kto stanąłby przed tymi problemami, to musiałby podjąć tą lub inną decyzję. Jak wobec tego ocenia pan pierwsze decyzje obecnie urzędującego prezydenta? No nie chciałbym oceniać, bo jakby to nie do końca wydaje mi się stosowne. Można tylko porozmawiać o faktach, które miały miejsce w ciągu tych pierwszych tygodni rządów prezydenta Bartylii. No, ubolewam nad tym, że przede wszystkim mamy taką swoistą grę pozorów, tak? Zamiast zajmować się rzeczywistymi problemami miasta, to spychamy zainteresowanie w stronę elektronika, tak jakby jego reaktywacja była rzeczywiście największym problemem tego miasta, o ile w ogóle można mówić o reaktywacji szkoły, która funkcjonuje, tak? Reaktywować można coś, co, że tak powiem, zniknęło z mapy edukacyjnej Bytomia. Tutaj co najwyżej możemy myśleć o kolejnej przeprowadzce za kolejne setki tysięcy złotych i pytanie, po co i na co i dlaczego sami uczniowie powoli są tym wszystkim zmęczeni. No myślę, chyba wskazuje najlepiej o tym, że to nie jest dobry pomysł. Czy też kwestia, nie wiem, tak zwanego problemu logo Bytomia, oderwanego od strategii promocji miasta, w ogóle wszystkiego tego, co się z tym zagadnieniem wiąże i kwestia tego, że herb jest ważniejszy, tak jakby tego herbu wcześniej nie było, nie wiem, gdzieś był głęboko schowany, tak jakby to nie ja rozpoczął taką działalność, na rzecz którego każdy urzędnik, kto się oczywiście nie wstydził, nosił ten herb codziennie w swojej pracy, po to, żeby podkreślać, że pracuje dla dobra tego miasta. I to jest miejsce dla herb, tak? Na herb, na to, żeby dumnie nosić go i podkreślać to, że się jest, pracuje dla tego miasta. No a największe problemy to oczywiście związane z funkcjonowaniem górnictwa, tak? No bo tutaj te decyzje chyba są najmniej przemyślane. Po pierwsze, wbrew temu, co pan prezydent Bartyla zapowiedział w czasie swojego wystąpienia, w czasie inauguracji swojej prezydentury, że będzie wszystkie, podkreślam, wszystkie decyzje konsultował, opiniował z mieszkańcami. Tutaj kluczowa dla najbliższych lat decyzja została podjęta po cichu, w zaciszu gabinetów, a mówimy o kwestiach bardzo dla miasta istotnych, wręcz powiedziałbym kluczowych. Nie jest kwestia tylko planu ruchu, który ja bym osobiście, jeżeli już podpisał, to na kolejny rok. Po to, żeby właśnie mieć tą perspektywę, tak? Znowu móc powiedzieć, ok, korygujemy,
A tak 2 lata i właściwie już nie ma człowiek wpływu na to, co się dzieje. Będąc na miejscu pana prezydenta Bartyli, podjąłby pan taką decyzję jak on odnośnie ruchu, planu ruchu kopalni? No nie, tak jak powiedziałem, ja bym skrócił ten czas i znowu jednak uzgodnił ten plan ruchu na rok. Chociażby po to, żeby mieć możliwość podsumowania za rok tychże działań, powiedzenia, no dobrze, to zostało zrobione dobrze, to źle, skorygowania. Tak, żeby jednak ciągle miasto było partnerem. No teraz jest partnerem, ale nie w tej formule. Ja to nazwałem, że taka została zawarta koalicja, czy do koalicji zostało dokoptowane górnictwo. No nie jest to pustosłowie, ponieważ jeżeli w ramach szeroko rozumianej polityki kadrowej do rad nadzorczych zostali dokoptowani jeden z dyrektorów kopalni Bobrek Centrum, czy przewodniczący Górniczej Solidarności, czy inne osoby związane z górnictwem, no to jednak można by rzec, że stali się członkami tejże koalicji, która obecnie rządzi miastem. Czy to jest dobrze, czy źle? No ja osobiście oceniam to negatywnie i myślę, że nie jest to dobre rozwiązanie dla Bytomia, zwłaszcza, że zasiadają chociażby w takiej spółce jak Zakład Budynków Miejskich, gdzie przecież te szkody górnicze też występują i gdzieś tam Rada Nadzorcza w jakimś stopniu może ingerować w te działania zarządu, gdyby na przykład były one niezbyt przychylne dla kopalni. Ale co gorsza, też już tak zupełnie po cichu został rozszerzony i zmieniony teren górniczy w naszym mieście, czyli poszerzono możliwości wydobycia. No, nie ukrywam, że to był też temat, który blokowałem, uznałem. Po pierwsze, nie było możliwości prawnych, aby ten problem rozwiązać po myśli przedsiębiorcy górniczego, a po drugie, no, uznałem, że no, powinniśmy jednak ograniczyć, bo tutaj nie ma możliwości jednak dalszego rozwoju miasta, no i funkcjonowania przedsiębiorcy górniczego w tej formule, jaka jest. Bytom jest miastem o ścisłej zabudowie, to nie ma hektarów niezabudowanych, pod którymi można wydobywać bez jakichkolwiek konsekwencji dla miasta, chociaż i wtedy te konsekwencje występują. Zadłużenie miasta według obecnego prezydenta w czasie pana prezydentury wielokrotnie wzrosło. Jak pan może się do tego odnieść, jak pan to skomentuje? No potwierdzę, bo to jest rzeczywistość, która miała miejsce, tylko przypomnę, że jeżeli to zadłużenie wzrosło do około 150 milionów złotych, to w tym czasie zrealizowano inwestycje w wysokości 590 milionów złotych. Tego przyszłoroczny budżet to jest dziś w granicach ponad 600 milionów złotych, z czego tylko 10% będzie przeznaczone na inwestycje, mniej niż planowane zaciągnięcie obligacji, które są kontynuacją tej polityki, którą się przecież, można rzec, pan prezydent Bartyla brzydził, wypominał, że to jest zadłużanie miasta. No takie są realia, tak? I tutaj dla zdobycia władzy dużo rzeczy można było powiedzieć. Teraz, kiedy się tą władzę już sprawuje, no wygląda to, jak widać, zupełnie inaczej. W wyniku kontroli przeprowadzonej w Śląskim Teatrze Tańca wykryto szereg nieprawidłowości. Czy w czasie pana prezydentury, pana kadencji posiadał pan jakiekolwiek informacje na temat tych nieprawidłowości? No to można krótko nazwać odgrzewaniem starych kotletów. Co gorsza, się to odbyło w piątek, tuż przed Bożym Narodzeniem. To tak nie za bardzo stosownie, prawda, kotlet w piątek i to przed Bożym Narodzeniem. Tak naprawdę jest to powtarzanie rzeczy, które były powszechnie znane. Kontrole już się w Śląskim Teatrze Tańca odbyły. Oczywiście od tego czasu trudno mi powiedzieć, jak funkcjonował ten teatr, czy nastąpiła jakaś sanacja, czy też nie. I na pewno każda kolejna kontrola, nawet taka, która nastąpi za pół roku, znowu będzie mogła coś stwierdzić, tak, no bo kontrole są po to, żeby sprawdzać, wykrywać wszelką nieprawidłowość, nawet taką najmniejszą. Czyli te nieprawidłowości były już wykryte w czasie pana kadencji? Ale rzeczywiście taka kontrola Wydziału Audytu i Kontroli miała miejsce w Śląskim Teatrze Tańca. Miały miejsce zawiadomienia i to zarówno prokuratury, jak i rzecznika finansów, czyli dyscypliny finansów. W związku z czym, jeszcze raz powtarzam, to są, no nie są żadne, nie wiem, sensacje, którymi warto zawracać głowę.
mieszkańców Bytomia i to jeszcze w okresie przedświątecznym i w takiej atmosferze, która sugerowałaby, że jest to po prostu zamach na Śląski Teatr Tańca i przy okazji chce się po prostu tą instytucję zlikwidować. A jakie działania wobec tego zostały podjęte po wykryciu tych nieprawidłowości? Znaczy, to jest tak, że warto pamiętać, iż prezydent jest na końcu pewnego łańcucha odpowiedzialności, jeszcze w kolejności za pracę teatru odpowiada jego dyrektor. Potem jest Wydział Kultury, który bezpośrednio nadzoruje, potem jest wiceprezydent resortowy i gdzieś tam na końcu jest prezydent, który oczywiście ma świadomość, w jego ręku leżą te ostateczne decyzje, ale generalnie, jak widać, sporo tych osób przede mną było, którzy podejmowali te decyzje, które miały zaskutkować poprawą sytuacji. My wyszliśmy z założenia, że Śląski Teatr Tańca jest wartością dla Bytomia. Jest instytucją, która na trwale wpisała się w historię tego miasta, jest świetnym ambasadorem, jest instytucją znaną chyba lepiej w Polsce i poza jego granicami, być może niż niekiedy w samym Bytomiu. Stąd też to były działania spokojne, wyważone i na pewno nie świetle kamer. Rozumiem. Czy zamierza Pan wobec tego ponownie kandydować na stanowisko prezydenta Bytomia? Nie ukrywam, że wiele osób, które spotyka mnie na ulicach, właściwie już od czerwca, namawiało mnie do tego, żeby kandydować. No niestety, taka decyzja we wrześniu była niemożliwa, ale myślę, że teraz, mając tą perspektywę 2 lat, jestem gotowy podjąć to wyzwanie, ponieważ uważam, że bytomianie, jeżeli uważają, że ta prezydentura była dobrą prezydenturą i namawiają mnie do tego, no to trudno tą odpowiedzialność na nowo nie podnieść. Z drugiej strony mam też świadomość, że zmiana Bytomia jest pewnym procesem. Ten proces trzeba kontynuować. Z jakiej partii będzie Pan kandydował? Oj, 2 lata to długi okres czasu. Nadal jestem członkiem Platformy Obywatelskiej. Nie zmienia to faktu, że na pewno te wydarzenia, które miały miejsce, potwierdzają, iż każdy kandydat powinien mieć własne zaplecze takie samorządowe, oparte o ludzi, którzy chcą wspierać działania lokalne w ich mieście, ich dzielnicy, na ich ulicy. I na pewno takie działania będą dla mnie priorytetem. Jak ocenia Pan politykę kadrową obecnego prezydenta, zmiany, które wprowadził w mieście? No tak krótko można określić powiedzeniem papiery na łopacie. Obrazuje, że zmiany, które są oczywiście prawem prezydenta, bo to jego prawo otoczyć się ludźmi, do których on ma zaufanie, których on uważa za kompetentnych, jednak moim zdaniem wypadało wszystkim tym, którzy do tej pory pracowali dla Bytomia, podziękować. Niestety sytuacja była taka, że o zmianach często te osoby dowiadywały się od znajomych, z gazet, kiedy przybywają zupełnie gdzie indziej. Zabrakło takiej prostej ludzkiej czynności, jakim jest podziękowanie, uściśnięcie ręki, czy nie mówię o jakimś liście, który zawsze można przy tej okazji wręczyć z podziękowaniem. No cóż, śledzę dalej to, co się dzieje. Są ogłoszone pierwsze konkursy, są niekiedy ich rezultaty. Nie do końca rozumiem, jak osoby, które mają być naczelnikami, kierownikami, nie mają w wymaganiach wpisane jakieś doświadczenie w kierowaniu zespołami ludzkimi, bo to ich czeka przede wszystkim, tak. Ich wiedza jest cenna oczywiście, ale jeżeli nie będą potrafili tego przełożyć na pracę z zespołem, no to obawiam się, że mogą być kłopoty. Tak więc zobaczymy. Myślę, że to jest temat, do którego warto będzie kiedyś wrócić. Dostrzegam taki wątek przyjaciół z boiska, no ale to jest też naturalne, że się otacza ludźmi, z którymi gdzieś tam się kiedyś miało kontakt. Czego życzyłby Pan mieszkańcom miasta w nowym roku? No przede wszystkim dużo spokoju takiego, który powinien być częścią każdej osoby, każdej rodziny w tym mieście. Zdrowia, bo ono jest zawsze najważniejsze.
No i radości, nawet z jakichś małych rzeczy, które oby się każdemu przytrafiły, po to, żeby oceniając ten kolejny 2013 rok za rok powiedzieć, no w sumie nie było tak źle. Dziękuję bardzo. Dziękuję.